Cześć, witam was wszystkich bardzo mi serdecznie, z tej strony Peter, a to jest kolejny odcineczek Silence. Jeżeli ten odcineczek wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie i nie zapomnijcie o dzwoneczku, aby być na bieżąco ze wszystkimi materiałami. Oczywiście zapraszam was również na moje social media, na fanpage, Instagram, Snapchat, na grupkę facebookową Urwisów Petera, wszystkie linki są w opisie. I słuchajcie, dzisiaj możliwe, że to będzie już ostatni odcinek Silence. No, zbliżamy się do końca tej rozgrywki. Ja nawet tutaj przywitałem się z wami, jak możecie zauważyć, z menu głównego gry, ponieważ nie chciałem, żeby tam czas za bardzo leciał do przodu. Pewnie i tak coś będę musiał jeszcze przejść, ale nie jestem do końca pewien. Bo w ostatnim odcinku, jeśli pamiętacie, Noah się poświęcił i przemienił się chyba w poszukiwacza. Tak, te stwory tutaj wchodzą na górę tej latarni morskiej. A Reni tutaj jest. Uciekaj, Reni. Co teraz? Jestem uwięziona. Bidulka, te stwory tam idą po nią. Jesteśmy na szczycie tej latarni. Zupełnie sami. Mogę ją tu obrócić do was? Mogę pooglądać widoki. Fajnie, że to się obraca wraz z jej przychodzeniem. Jak mam sobie poradzić bez was? Właśnie, nasi główni bohaterowie, przyjaciele Reni najwięksi, no opuścili ją. Sadwick przemienił się w poszukiwacza spod... Fala go zabrała, Kyra i reszta, Kyra, Janusz i Samuel, no nie wiadomo co się z nimi stało, bo... Oni chcieli inaczej rozwiązać tą sprawę. Kyra nie zgadzała się tutaj z zdaniem Reni i zdaniem Noego. I stwierdziła, że wróżymy złej królowej. Może to jednak jest jakaś prawda, bo w poprzedniej części, kiedy graliśmy z Sadwickiem, no to Sadwick chciał uratować Silence, ale jednocześnie prowadził do jego destrukcji. Mogę na coś zobaczyć, jeśli ścigać się ciemność, schroni się w świetle. Ale mega piękny widok jest. Tutaj. Ale za bardzo nie wiem co zrobić. Tam coś jest. Na gwiazdy mogę spojrzeć. Ale jeszcze przejdę. Tu gdzieś to było. Chyba to zgubiłem. Tu jest. Pewnie będzie jakaś zagadka. Mamy jakiś gwiazdozbiór. Reni, biedna. Odłamek miał mi wskazać drogę. Poprzez pozbawione nadziei może świateł albo coś takiego. Może świateł, czyli o, jak gwiazdy. Gwiazdko, czy sala tronowa jest blisko? Nie, one czują. Dalej. One czują ten odłamek. O, jak pięknie. Okej, światło latarni daje tutaj moc jakby na ten odłamek. A my musimy chyba wszystkie te gwiazdki zniszczyć. Catch się jakoś magicznie teleportujemy do tej sali. Co? Co się dzieje? Ja tu jakby łączę teraz. Oj nie. Wow, świetnie ci idzie, odłamku. Okej, jest jakaś rakieta. Wejście. Dziękuję ci, odłamku. Magiczne wejście zrobiliśmy.
Mamy tutaj wejść. Kropka, kropka, przecinek, kreska jedna. Jakaż piękna ta twarz gwiezdna. Właśnie w poprzednich odcinkach w komentarzach wspominaliście mi, żebym tutaj też patrzył na te podpowiedzi pod spacją. Ale już jesteśmy praktycznie na samym końcu gry chyba. Jak mam wejść tam? Jest ta rakieta. Ale tam nie wejdę. To jakby do księżyca prowadzić miałoby. Czekajcie, tu się ustawię. Tutaj jeszcze są jakieś gwiazdy. Okej. Musimy znaleźć drogę do sali tronowej. I robimy to samo, co chyba wcześniej. O nie! Sio! Nie! Ty zasłaniasz! A! Jak? Ty nas nie widzisz. Jeju, sio! Spadaj! Jeju! Ale mnie wystraszył, słuchajcie, ale trzeba było go porazić tym światłem z odłamka. Ale nas złapał! Czy zbrodnia nas widzą? To jest czasowy jeszcze. Zostaw Reni, ty z dziadu. Won! Może nie powinienem tracić czasu na te. Ja też chcę latać. O, skrzydła. To Spotty. To Spotty miał wcześniej skrzydełka. Biedny. No jeszcze gwiazdy są tam. Chyba musimy najpierw zniszczyć te gwiazdy. Słuchajcie, to takie, które świecą najmniej jakby. To szybko to... I znowu dziad tutaj wchodzi. Won. Dobrze, że on nie przemienił Reni tutaj w poszukiwacza. Szkoda, że Spot i Sadwick nie mogą tego zobaczyć. A. Wraz do zbór Sadwicka jakby. Są jeszcze gdzieś jakieś gwiazdy? Tam. A ty stąd spierdzielaj. Won. Nie powstrzymasz Reni. A to co? Spotty, ojo. Podobają mi się też te rysunki na tym. O, droga już cała się zapełniła. Tam jest zamek, patrzcie. Ale genialny. Zamek ze światła. Tam musimy się udać. To co, idziemy. Miejmy nadzieję, że te przeźroczyste bloki się nie zniszczą. O nie, te potwory przyszły. Won! Nie, nie uciekaj. Może one nie przejdą. Uff, one nie przejdą po tym. Dziady strzępne. Jest ten zamek. Chyba podobnie wyglądał nawet w pierwszej części. Ale genialnie to wygląda. Tam chyba już nie powinno być tych poszukiwaczy. Ale może być fałszywa królowa. Ładnie tutaj. Jest to lustro. Wow, to jest sala tronowa. Halo? Fałszywa królowo? Jesteś tu? W lustrze powinna się pojawić. Tak jakby. Ale pięknie tutaj jest. Zmierzę się z fałszywą królową. Muszę tam już podchodzić. Chciałbym jeszcze, słuchajcie, zagadkę jakąś w tym zamku. Nareszcie przyniosłeś odłamek. Nie, nie przyniosłam go. Przyszłam rozbić lustro. Jesteś taka zabawna. Co w tym śmiesznego? Myślisz, że się ciebie boję, bo masz tych swoich poszukiwaczy? Jasne, że nie. Poszukiwacze szukają odłamka.
to ich jedyne zadanie. Każdy, kto stanie im na drodze, zostanie zamieniony w poszukiwacza, ponieważ najważniejsze jest znalezienie odłamka. Odłamek prawdy! Czy to ty, Reni? Może Reni, słuchajcie, też teraz jest w śpiączce czy coś? Po tym wypadku jakby została przeniesiona do Silence. Po tym wybuchu. Masz rację. Już nie potrzebuję tych stworzeń. Znowu mogą zostać ludźmi. Możesz ich odmienić z powrotem? Ja nie. Tylko lustro. Ale tylko jeśli znowu będzie całe. Teraz daj mi odłamek. Ale ty jesteś mną. Niezupełnie. Jak widzisz, nie jestem kompletna. Ja jestem zimna, a ty ciepła. Ty jesteś fałszywą królową? Nie jestem fałszywa. Jestem tylko uszkodzonym odbiciem, ale wkrótce stanę się całością. Ale dlaczego? Co to wszystko znaczy? Dużo pytań. Znasz wszystkie odpowiedzi, tylko nie chcesz ich przyjąć do wiadomości. Nie obchodzi mnie to. Masz coś, czego mi brakuje. I oddasz mi to. Chcę odłamka! Tak, jeśli powiesz dlaczego, nie nigdy. Ojeju, słuchajcie, to można było chyba nawet przewidzieć, bo w poprzedniej części tak samo Sadwick był królem i też swoim odbiciem lustrzanym. Jestem ciekaw, czy tutaj są jakby dwa zakończenia. Bo w poprzedniej części jakbyśmy... Też był taki wybór, ale chyba prowadził do jednego. Tak, jeśli powiesz dlaczego, nie nigdy. Możemy dać jej ten odłamek, albo nie przekazywać jej go wcale. Wydaje mi się, że kiedy oddamy jej ten odłamek, to zniszczymy Silence. A jeśli go jej nie oddamy, to będziemy mierzyć się z poszukiwaczami. I jednocześnie, jeśli dobrze mi się wydaje, jeśli rzeczywiście Reni jest w śpiączce, tak samo jak Sadwick w poprzedniej części, no to tutaj wybór byłby taki, że gdybyśmy oddali jej ten odłamek, to my się obudzimy, Silence przepadnie, a jeśli nie, to zostaniemy w świecie tych marzeń sennych. Szczerze mówiąc, nie wiem dokładnie, co wybrać. Bo to może oznaczyć życie, a to śmierć. Jeśli oddamy jej odłamek, to możemy żyć w tym naszym realnym świecie, a jeśli nie, no to możemy skazać tutaj Reni na śmierć. Bo to wszystko jest jej wyobraźnią. Wymyśliła to sobie na podstawie opowieści Noego o świecie Silence. Wyimaginowany świat. Ale ja jej oddam ten odłamek. Powiedz mi, dlaczego mam ci go dać? Pytasz dlaczego? Dlaczego? Mam potworny ból głowy i nie czuję palców. Nie wyobrażasz sobie tego. Zamarzam na śmierć. Możesz wziąć moją kurtkę. To nic nie da. Nic nie rozumiesz. Co? O co ci chodzi? Dobrze. Wystarczająco długo byłam złą królową. Czas poznać prawdę. Otwórz swoje oczy. Tak. Jesteśmy w tym mieście, które zostało na początku gry zaatakowane. Podczas wojny światowej. Oni tam leżą, biedni. Cały ten czas przeleżeli gdzieś. Obudź się, Noa! Noa! Proszę, obudź się! On nie żyje. Nie masz już do czego... Jeju. Będzie trwała. Jednak wojna w Silence dobiegnie końca, a poszukiwacze...
Wróci również Janus i Sam? Ja nie tylko tak myślę, jestem tego pewna. Czy Sadwick również? Kiedy tylko lustro stanie się całością, nawet jeśli Noah już na ciebie nie czeka, to Sadwick będzie ci towarzyszył. Tutaj, w Silence, wszystko znowu będzie dobrze. Jeju. Rozbij lustro, napraw lustro. Wierzyć fałszywej królowej? No, z jednej strony to jest ona, prawda? To jest Reni. O mój Boziu. To jest ten ostateczny wybór? Rozbij lustro, napraw lustro. Jeszcze ta muzyka, która tak buduje ten nastrój tej ostatecznej decyzji. Ale nie pamiętam, kurczę, czy wtedy... Czy wtedy w pierwszej części Sadwick nie rozbił tego lustra? Może je naprawił? Nie pamiętam, kurczę. Ja nie wiem, co tutaj mam zrobić. Odbudować Silence, rozbić lustro. I za głosem fałszywej królowej. Za głosem Reni, która no marznie i umiera. Ciężki wybór. Naprawimy to lustro. Ojeju. To jest mega wzruszające. Sadwick! Co się stało? Czy ty? Naprawiłaś lustro? Powiedziałam ci, że cię nie zostawię. O, moja pchełko. Czyli to tak, gdybym ja rozwalił to lustro, to bym pojawił się po drugiej stronie. Nie w Silence, tylko w świecie tym rzeczywistym. Kalimar. Chyba wszyscy powracają jakby do... Chyba wszyscy powrócili tak jakby do życia, odmienili się. A my zostaliśmy w Silence. Czyli może ja na odwrót myślałem, jak oddałem jej to lustro, to jednak to oznaczało śmierć. A jak nie, to życia. No i to jest już koniec, słuchajcie. To jest koniec, ale ja jeszcze jestem ciekaw tego zakończenia drugiego, jak, co się stanie, jak ja zniszczę to lustro. Więc
Za sekundkę się słyszymy ponownie, ja przejdę ten moment i spróbuję zniszczyć to lustro. Zdecydujemy, które zakończenie jest lepsze. Okej, słuchajcie, jest jeszcze tutaj taka jakaś scenka. Reni leży sobie z... no... Czy oni naprawdę nie żyją? On się przebudził, a ona się poświęciła? Ja... Czyli ratunek Silence oznacza śmierć, a... Ale ciężkie te wybory są. Zobaczymy jeszcze to... Wow, ten to drugi jest wybór. Sala tronowa. Halo? Fałszywa królowo, jesteś tu? Okej, podejdziemy jeszcze raz. I tym razem... Tym razem rozbijemy to lustro, słuchajcie. Przyszłam rozbić lustro. Jesteś taka zabawna. Co w tym śmiesznego? Myślisz, że się ciebie boję, bo masz tych swoich poszukiwaczy? Jasne, że nie. Poszukiwacze szukają odłamka. To ich jedyne zadanie. Każdy, kto stanie im na drodze, zostanie zamieniony w poszukiwacza, ponieważ najważniejsze jest znalezienie odłamka. Odłamek prawdy! Okej. Okay. Mogę tutaj jakoś pomijać te rozmowy, czy nie bardzo? Możesz ich odmienić z powrotem? Chyba nie, nie mogę przemijać. Ja nie, tylko lustro. Ale tylko, jeśli znowu będzie całe. Teraz daj mi odłamek. Ale dobra, użyjemy innych opcji. Niezupełnie. Jak widzisz, nie jestem kompletna. Ja jestem zimna, a ty ciepła. Jesteś fałszywą królową? Nie jestem fałszywa. Jestem tylko uszkodzonym odbiciem, ale wkrótce stanę się całością. Ale dlaczego? Co to wszystko znaczy? Dużo pytań. Znasz wszystkie odpowiedzi, tylko nie chcesz ich przyjąć do wiadomości. Nie obchodzi mnie to. Masz coś, czego mi brakuje. I oddasz mi to. Chcę odłamka! Nie, nie oddam ci go. O tak! Zrobisz to! Mam potworny ból głowy. Nie czuję palców. Nie wyobrażasz sobie tego. Zamarzam na śmierć! Co z tego? Nie obchodzi mnie to. Mnie jeszcze mniej. Przejrzyj w końcu na oczy i zmierz się z prawdą, ponieważ ja tego za ciebie nie zrobię. Okej, tutaj znowu pokażę nam tę retrospekcję, jak leżymy. Ale jeśli rozbijemy lustro, ona się obudzi tam koło Noe. Jeśli Noe przeżył, chyba to zakończenie będzie lepsze, żeby oni byli razem. W sumie ja tutaj wybieram pomiędzy Noe a Sadwickiem teraz. On nie żyje. Nie masz już do czego wracać. Jeśli oddasz mi odłamek i lustro zostanie odbudowane, to i Silence znów odżyje. Wojna na zewnątrz będzie trwała. Jednak wojna w Silence dobiegnie końca. A poszukiwacze znowu będą ludźmi. Czy wróci również Janus i Sam? Ja nie tylko tak myślę, jestem tego pewna. Czy Sadwick również? Kiedy tylko lustro stanie się całością. Nawet jeśli Noa już na ciebie nie czeka, to Sadwick będzie ci towarzyszył. Tutaj, w Silence, wszystko znowu będzie dobrze. Okej, tym razem rozbijemy to lustro. Naprawdę ciężki wybór, ciężki tu jest wybór. Ja tutaj wybieram pomiędzy teraz Noą a Sadwickiem. Mogę żyć z Kairą, Samem, Januszem, Sadwickiem, z Potem może nawet. A
tak, to mogę żyć w takiej szarej rzeczywistości może znowu, bo jeśli on naprawdę przeżyje po tym, jak rozbije to lustro. No ale jak było widoczne po tych napisach końcowych na tej scence, on otworzył te oczy, a Reni pewnie by nie otworzyła. Więc my rozbijemy to lustro teraz. Nic mnie to nie obchodzi, chcę wrócić do domu. Nie! Ojeju. Przecież wszystko teraz rozpada. I Silence się rozpada też. O jacie. Fajnie to zrobili. Reni się budzi. W ogóle ma szramę na twarzy. Widzicie? Tą szramę? Jeju. Taki odłamek. Ona jest w kształcie odłamka. No, proszę cię, żyj. Musisz żyć. Musisz żyć. Ty obudziłeś wcześniej oczy. Jeśli nie żyje, musi żyć. Obudź, obudź. Każę ci się obudzić. Obudź się. Słyszysz? O. Jak ja mam tym majnąć? Nie. Ty musisz żyć. Nie kłam mnie. Nie może tak się skończyć tutaj. Fajna opowieść, Noa. Teraz ja opowiem ci swoją. Nie, no on zginął? To teraz ona cierpieć będzie, a tak to by on cierpiał? To jest mega, mega smutne. Może pod koniec napisów będą razem. Teraz chyba powinny one być. Czemu ta gra jest taka ciężka? Tym wyborem ostatecznym. Mega, mega łapie za serca. Ja będę teraz chyba ją podsumowywał. Słuchajcie. Gra mocno mnie chyciła teraz za serca. I wydaje mi się, że jest troszeczkę krótsza od poprzedniczki. Myślałem, że będzie troszeczkę więcej lokacji. Ale historia tutaj opowiedziana jest naprawdę mega, mega. Mamy dwójkę, mamy rodzeństwo. Noe, który jest jeszcze Sedwickiem i bohaterem z poprzedniej części gry, i jego młodszą siostrę Reni, którzy podczas wojny no ulegają jakiemuś wypadkowi, jakaś tam mina może spadła na ich ten bunkier, rozwaliła. Reni wyemigrowała sobie ten świat Silence na podstawie opowieści właśnie Noego. Stworzyła ten świat, wykreowała go troszeczkę pod siebie. Lokacje tutaj są mega pięknie, zwłaszcza graficznie ta gra się pięknie przedstawia. Grafika jest genialna, przecudowna. Postacie poboczne... No zbyt wiele o nich się nie dowiadujemy.
Tyle, że są rebeliantami. Kyra miała wyjść za mąż za kogoś. Janusz był krawcem, szył jej suknię ślubną. O Samuelu praktycznie no mało co się dowiedzieliśmy. Ale był sympatyczny, kiedy pomagał Reni. Dążyliśmy tutaj właśnie do celu odbudowania tego Silence. Jednak tutaj ten ostateczny wybór też chyta za serce. Tak jak mówiłem wcześniej, albo Noah i te szare życie, albo Silence, śmierć, to się wiąże ze śmiercią w sumie. Jednak to było taki świat Reni, prawda? Tutaj wszyscy ci bohaterowie to są z historii Noego. Ona ich podziwiała Spota, podziwiała Sadwicka. No i tak samo jak w poprzedniej części, ona była królową Silence. Dobrą, jak i jednocześnie złą. Jednak powiem wam szczerze, że złowrogo wyglądała królowa, kiedy zniszczyliśmy to lustro. Tym samym doprowadziliśmy do upadku Silence. Nie wiem, czy mogę powiedzieć śmierć, no ale destrukcji tego marzenia jakby. Cóż mogę wam powiedzieć? Zachęcam was do zakupienia tej gierki i przeżycia tej historii na własnej skórze, bo na pewno oglądanie, a granie, no oglądanie to wiadomo, i granie to są dwie różne sprawy. Bo na pewno doświadczyliście to samo co ja, ale w mniejszym stopniu, że tak powiem, o. Mnie tutaj to jednak chyta za serce, ja muszę się tutaj mega zastanowić, jaką decyzję podjąć. Może jeszcze tutaj przejdę do sekwencji zagadek. Zagadki... jest ich mniej. Wydaje mi się, że jest mniej tych zagadek niż to było w poprzedniej części i są prostsze. Pojawił się jeszcze tutaj ten system czasówek, bo czasówki były w tej grze. Jakiś system tych quick time eventów i system tej równowagi, nie wiem, jak właśnie postać gdzieś przechodziła, mogła spaść. Mimo, że też pojawiły się tutaj postaci, kamienie z poprzedniej części, no i Shana, mimo, że oni się tutaj pojawili, sympatycznie było ich tutaj znowu spotkać. Humor w tej gierce to jest coś genialnego. Ja nie wiem do tej pory, czego zażywali twórcy tworząc tą gierkę, ale postaci tutaj na haju, Reni liżąca grzyby, Noah wdychający jakieś kwiatki, węże zmieniające się w jakieś instrumenty. Mega mi się to podobało. Przełączanie w sumie też pomiędzy postaciami. Nie wiem, czy to miało teraz grubsza jakiś sens. Może podczas tej ostatniej sekwencji, kiedy był ten Horus, to miało to jakiś sens. Ale tak to na początku, kiedy Noah z Kyrą byli u tej królowej medokleszczy, a Reni uwięziona tam w tym szkielecie ryby, to nie wiem, czy to miało jakiś sens. Bo tam przełączałem, ale nic do końca nie mogłem zrobić. Aha, czyli tutaj nie ma jednak filmiku. Ojeju, na koniec jednak nie było filmiku. Możemy obejrzeć zdjęcia jeszcze. Czyli co, no a jednak zginął. Jeju, na serio, nie wiem co. Nie wiem, myślałem, że on przeżyje. Jak nam pokazali na koniec tego pierwszego wyboru, który wybrałem. Wow, Kyra jaką ma twarz. Ciekawy był tutaj ta przemiana wizualna Kyry, kiedy to Sadwick ukracał je troszeczkę życie, można powiedzieć. Pojawiło jej się to pasemko, pojawiło jej się jej te siwe włosy. Do końca nie jest to wyjaśnione.
Może słuchajcie, Sadwick był narzeczonym Kairy. Na początku gry widzieliśmy lekką miętę między nimi. O, tu jest ten zamek. Sadwick. Fajnie wygląda. Shanna. No, ona taka złowroga się wydaje. Tutaj mamy Spota. Spota motyla. O, tutaj jeszcze jest ten pierwszy art. Tak wyglądał Spot pierwszej części gry. Juju, a tutaj to w ogóle jakiś ogóra z korniszon. Fu. Ta wersja najpiękniejsza. O, kamienie. A to są te dwie dziewczynki. Właśnie, ona jeszcze stworzyła je w tym śnie swoim. One żyły. Kiedy to ona chciał przedostać się przez tą bramę w Kalimarze i my musieliśmy złapać Lumi dla nich. Tu jest ten smok. Zagadka z tym smokiem była chyba najlepsza. Tu nie wiem. Przy tej sali chyba nie byliśmy. Tutaj Horus, jak miał wyglądać. Wow, to jest piękne. Taka wodospad Nigara. To miasto. Może tak miał początkowo wyglądać Kalimar. O, Lumi. Poszukiwacza. Kleszcza. Janusz. To nie wiem. Tutaj też Lumi. I to tyle. Tu jeszcze możemy jakieś gierki zakupić. Ojeju. Gra mega. Powiedzcie mi, kochani, koniecznie, które zakończenie wam najbardziej odpowiada. Co wy byście wybrali na miejscu Reni? Bo jednak ja po namyśle wydaje mi się, że wybrałbym uratowanie Silence, życie z... Sadwickiem. I tam resztą. Ale z drugiej strony, no mówię, to wy... Nie. Nie, chyba jednak. Ciężki to jest wybór. Ciężki wybór, naprawdę. To jest życie albo śmierć. Nie, trzeba nad tym na serio dłużej się zastanowić. Bo Reni, gdyby żyła w tym świecie Silence, no to na pewno krócej. Ona by żyła w tym świecie Silence, ale nie przeżyłaby prawdziwego życia, prawda? To wszystko skupiało się na jej, nie wiem, wyobraźni, śnie. No i ostatecznie chyba i tak zginęła. Nie, ciężkie to jest, ciężkie. Ciężkie to... Trzeba na tym na serio przysiąść. Ale powiedzcie mi, co wy sądzicie? Koniecznie napiszcie w komentarzach, jestem ciekaw waszego wyboru. Co byście wy postąpili? Uratowali Silence, zginęli, czy zniszczyli Silence, a jednocześnie... przeżyli jednak bez Noa, bo Noa tam zginął. Dobra, kochani, także to tyle ode mnie. Dziękuję wam, że byliście ze mną podczas nagrywania tej serii. Dziękuję za każdy like, za każdy komentarz. I zapraszam was oczywiście do kolejnych serii Let's Play na moim kanale. Słuchajcie, a chciałbym jeszcze, żeby jakaś gierka tutaj w tym uniwersum Silence powstała. Mega, mega. No, także to tyle. Do następnego razu. Bye.